Naturalnie mamy świadomość tego, że ta sytuacja sanitarna i epidemiologiczna nie wygląda najlepiej. No, ostatnie dwa dni to rekordy zakażeń w Polsce, więc wiemy, że pomimo złagodzenia tych obostrzeń, no to musimy się pilnować, szczególnie w takiej grupie, bo mamy 130 maturzystów w niedużej szkole, więc się grupują. Musimy na to zwracać uwagę, ale oczywiście cieszymy się, że te matury się odbywają. No, maturzyści też oczywiście cieszą, no bo 3 lata się do tego przygotowywali. Cieszę się, że są matury, dlatego że uczniowie bardzo się już denerwowali tymczasem oczekiwania. Myślę, że czekanie jest najgorsze, więc tutaj niewątpliwie radość jest wielka, ale wiąże się także z tym pewien strach o to, co się dzieje, o koronawirusa. Także mam nadzieję, że wszystkie zasady tutaj przestrzegamy ich bardzo, w związku z tym miejmy nadzieję, że wszystko się skończy pomyślnie. Ten rok jest rzeczywiście wyjątkowy i dodatkowo stresować jeszcze ich egzaminami ustnymi, w których jednak istnieje jeszcze większe niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem. Myślę, że tutaj wszyscy na to czekaliśmy i wszyscy się z tego powodu cieszymy. Ja jako polonistka mogę stwierdzić, że jestem bardzo z tego powodu w tym roku zadowolona. W ogóle nie ukrywam, że jestem bardzo krytyczny wobec tej władzy i pana ministra. Natomiast tam, gdzie widzę, że pan minister podejmuje rozsądne decyzje, to też potrafię to powiedzieć. Tak? Na pewno ten początkowy chaos nie sprzyjał normalnemu funkcjonowaniu szkoły, czyli nie wiadomo było, kiedy by miały być egzaminy. Prawda? Była informacja o tym, że zostanie poinformowani na 3 tygodnie przed egzaminami. Później na szczęście pan minister podjął dobrą decyzję, żeby wyznaczyć termin egzaminów. Te wytyczne dotyczące matur, one pojawiły się 20 maja, więc też na tyle wcześnie, żeby można było się do tego przygotować, także jeżeli o to chodzi, to myślę, że wszystko było bez problemu. Oczywiście można dyskutować, czy ten egzamin powinien się w takiej sytuacji odbywać, czy nie, ale to jeśli chodzi o egzamin maturalny, to chyba nie ma wątpliwości, że on się powinien odbyć. Można dyskutować, czy egzamin ósmoklasisty powinien się odbywać, ale to już tę dyskusję pozostawiam innym.